Siemanko, podczas obecnie trwającej przerwy w rozgrywkach spowodowanej koronawirusem w mediach pojawiło się wiele nowych spekulacji oraz informacji na temat potencjalnych letnich transferów. Porozmawiamy sobie m.in. o sytuacji Jadona Sancho oraz Arka Milika, o tym jak Pogba może wykiwać Manchester United, czy o planach transferowych Bayernu Monachium. Wiele osób zastanawiało się także, co z kontraktami piłkarzy, które wygasają 30 czerwca. Przecież obecny sezon na pewno zakończy się później. Przyznajcie, byłoby dziwne, gdyby do końca sezonu pozostało kilka kolejek, jakaś drużyna walczyłaby na przykład o miejsce w Lidze Mistrzów, a tu nagle odchodzi jakiś kluczowy piłkarz, bo kończy mu się kontrakt. Dlatego zanim zaczniemy, ważna i oficjalna informacja od FIFA. Umowy piłkarzy mają zostać przedłużone do momentu zakończenia rozgrywek, a przeniesione zostanie także okienko transferowe. Nie rozpocznie się ono tak jak zawsze 1 lipca, tylko wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Pamiętajcie o kciukach w górę i zapraszam do oglądania. Jednym z najgorętszych tematów najbliższego letniego okienka bez wątpienia będzie transfer Paula Pogby. Odejście Francuza z United jest już przesądzone i teraz pozostało jedno najważniejsze pytanie – Real Madryt czy Juventus? Kilka miesięcy temu wydawało się, że faworytem do pozyskania Pogby jest Real, a pomocnik był rzekomo dogadany ze swoim rodakiem Zidanem. Przynajmniej takiego zdania są hiszpańskie media. Teraz do gry o podpis Paula wkroczył także jego były zespół Juventus i według bukmacherów to właśnie stara dama ma obecnie największe szanse na pozyskanie Pogby. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Juventus jest gotowy włączyć w te transakcje aż 3 swoich piłkarzy. Wśród nich znaleźli się Federico Bernardeschi, Douglas Costa i Miralem Pjanic. Sytuacja Pogby stała się jednak jeszcze bardziej skomplikowana z powodu prawa Webstera, o którym większość z Was nie miała pewnie nawet pojęcia. Wyobraźcie sobie, że na mocy tego prawa piłkarze mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę po 3 latach obowiązywania długoterminowego kontraktu w przypadku, gdy chcą odejść do zespołu z innej ligi. Gdyby Pogba zdecydował się na takie rozwiązanie, to jego nowy klub musiałby zapłacić odszkodowanie wyliczone na podstawie jego zarobków. Dziennik L'Équipe szacuje tę kwotę na 50-60 milionów euro, a przecież to połowa ceny, której oczekuje za niego Manchester United. Uważam, że takie rozwiązanie to jednak tylko ostateczność i Pogba nie będzie na tyle głupi, by wykorzystywać to prawo, które zresztą jest dla mnie bez sensu. W sumie to nie pamiętam, by jakikolwiek inny piłkarz posunął się do takiego kroku. A jak wy uważacie, Real czy Juventus? Dajcie znać w komentarzach. Wszystko wskazuje na to, że po wcześniejszym epizodzie w Manchesterze City Jadon Sancho ponownie zawita na boiskach Premier League. Saga transferowa z jego udziałem ciągnie się od kilku dobrych miesięcy i biorąc pod uwagę pieniądze, jakimi dysponują angielskie kluby Borussii, bardzo ciężko będzie zatrzymać go w swoich szeregach. Największe zainteresowanie 20-letnim skrzydłowym wykazują Chelsea oraz Manchester United. Mimo tego, że The Blues zaklepali już wcześniej transfer Hakima Ziyecha, to właśnie Sancho jest ich priorytetem na najbliższe letnie okienko. Młody Anglik jest marzeniem Franka Lamparda, a Londyńczycy mają sporą gotówkę do wydania, gdyż wcześniej nie mogli dokonywać transferów, a oprócz tego w kasie jest dodatkowe 100 milionów euro z transakcji Edena Hazarda. Na drodze The Blues staje jednak ich ligowy rywal Manchester United. Według mediów Sancho zdecydowany jest właśnie na transfer do Czerwonych Diabłów, gdzie z miejsca stałby się gwiazdą. Na Old Trafford szykują już dla niego legendarny numer 7, a także pieniądze, jakich dotychczas nie wydali jeszcze na żadnego innego piłkarza. Do tej pory ich rekord to 5 milionów euro za Pogbę. Jeżeli zwrócimy uwagę na liczby Sancho w tym sezonie, naprawdę mogą robić wrażenie. 17 goli i 19 asyst to jeden z najlepszych wyników w całej Europie. Swoją drogą to Sancho świetnie wpasowałby się w młody zespół Solskjaera. Ciekawostką może być, że United to obecnie najmłodszy zespół w całej Premier League, a średnia wieku ich meczowej kadry to niecałe 25 lat. Sancho z Bruno Fernandezem i Rashfordem, ale by to tam chodziło. Teraz czas na jakiś polski akcent w naszym zestawieniu, ponieważ odejście Milika z Napoli jest już niemalże przesądzone. Kontrakt Arka wygasa w czerwcu 2021 roku, a napastnik nie chce podpisywać nowej umowy. Zainteresowanie Polakiem wykazują kluby z Hiszpanii oraz Anglii, jednak według włoskich mediów najbardziej zdeterminowany jest AC Milan. Problemem ma być tylko kwota, jakiej oczekuje za Milika jego obecny zespół. Tylko rok ważnego kontraktu, a prezes Napoli chce zarobić na transferze Polaka 40 milionów euro. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport twierdzą, że w takiej sytuacji bardzo prawdopodobna byłaby wymiana, w której uczestniczyć ma jeden z ulubieńców Gennaro Gattuso, Frank Kessie. Niby o miejsce w składzie nie miałby trudno, ponieważ Ibra młodszy już nie będzie, ale z drugiej strony, czy tak grający Milan to szczyt możliwości Arka? Ostatnio Milik budzi coraz większe zainteresowanie hiszpańskich mediów, także niewykluczone, że w grę o podpis Polaka włączy się jakiś topowy zespół La Liga. Dajcie znać, gdzie wy widzielibyście Arka w przyszłym sezonie.
Zanim przejdziemy do szybkich newsów transferowych, porozmawiamy sobie jeszcze trochę o doniesieniach na temat letnich planów Bayernu. Dzięki swojej zdrowej polityce transferowej oraz finansowej, Bayern jest jednym z najlepiej przygotowanych klubów na takie trudne kryzysowe sytuacje, jaka obecnie dotknęła świat futbolu. Bawarczycy już teraz myślą o przewieczeniu swojej szatni latem, a według mediów na wylocie z klubu są m.in. Jerome Boateng, Javi Martinez, Coutinho czy Tolisso. O odejściu Boatenga media rozpisywały się już na początku obecnego sezonu, a sytuację Niemca spotęgowały dodatkowo ostatnie wydarzenia. Najpierw piłkarz miał wypadek samochodowy na autostradzie, a później opuścił miasto bez zgody klubu, za co otrzymał karę finansową. Duże zainteresowanie Boatengiem wykazują dwa londyńskie kluby, Chelsea oraz Arsenal. Jeżeli zwrócimy uwagę na liczbę straconych bramek przez te zespoły w obecnym sezonie, z pewnością przyda im się wzmocnienie formacji defensywnej. W pierwszej dziesiątce Premier League więcej bramek straciły tylko Tottenham oraz Burnley. Kolejnym piłkarzem, który prawdopodobnie pożegna się z Allianz Areną, jest Felipe Coutinho. Z powodu obecnie trwającej pandemii Bayern nie ma zamiaru płacić aż tak dużych pieniędzy za Brazylijczyka. Zresztą wątpię, by jakikolwiek inny zespół wypłacił Barcelonie 120 milionów euro za Coutinho. Jeżeli Duma Katalonii będzie chciała pozbyć się Brazylijczyka, z pewnością będą musieli obniżyć swoje wymagania finansowe. Jakie zatem letnie wzmocnienia szykuje Bayern? Na celowniku Bawarczyków znajduje się m.in. Timo Werner, który rozgrywa obecnie najlepszy sezon w swoim życiu, oraz młoda gwiazda Leverkusen Kai Havertz, który wyceniany jest aż na 81 milionów euro. Walkę o Wernera Bayern stoczy najprawdopodobniej z Liverpoolem. Z kolei 20-letni Havertz jest moim zdaniem o wiele lepszą opcją niż wykładanie 100 baniek na Coutinho. Bayern nie zamierza rezygnować także ze starań o Leroya Sané i niewykluczone, że gdyby nie jego ostatnia kontuzja, już teraz występowałby w koszulce mistrza Niemiec. Jak się jednak teraz okazało, Bayern może nawet na tym skorzystać, ponieważ City ciężko będzie zatrzymać niektórych piłkarzy z powodu wykluczenia z Ligi Mistrzów. Niemieckie media informują także, że na celowniku Di Rotten znalazł się kolejny obrońca. Mowa tutaj o Upamecano, 21-letnim Francuzie, który mimo młodego wieku już teraz uważany jest za filar defensywy RB Lipsk. Stoper wyceniany jest na 45 milionów euro. Angielskie i włoskie media są zgodne, iż Inter nie wykupi Sancheza, co oznacza, że Manchester United ponownie będzie płacił mu 450 tysięcy funtów tygodniowo. Alexis ma 32 lata, ma 2 lata ważnego kontraktu i nie zamierza obniżać swojej pensji, nawet jeżeli oznaczałoby to brak gry. Według hiszpańskich mediów Lautaro Martinez będzie dla Barcelony celem numer 1 podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Inter oczekuje za swojego napastnika ponad 100 milionów euro, co w dobie światowego kryzysu może być sumą zaporową, no chyba że Barca znajdzie chętnego na Coutinho. Dziennikarz Nicola Siri ujawnił, że gdyby piłkarz zdecydował się na transfer do Barcelony, otrzymywałby 10 milionów euro rocznie. Kolejnym piłkarzem, który prawdopodobnie zmieni klub już w najbliższym okienku, jest James Rodriguez. Dziennikarze przekonują, że w grze o pomocnika są 3 angielskie kluby: Arsenal, Wolverhampton i Everton. 19-letni zawodnik Legii Michał Karbownik uważany jest obecnie za największy talent ekstraklasy. Agent piłkarza twierdzi, że Michał na pewno pobije rekord transferowy naszej ligi, a kwota odstępnego może sięgnąć nawet 10 milionów euro. Dyskutujemy o transferze Michała Karbownika, który bez wątpienia pobije rekord ekstraklasy. Interesują się nim ekipy ze szczytu tabel najmocniejszych lig w Europie. To są zespoły z miejsc od 1 do 5. Lewy obrońca legionistów zanotował 6 asyst w 19 meczach tego sezonu. Teraz niefajna informacja dla kibiców Borussii oraz Chelsea, która była zainteresowana sprowadzeniem Achrama Hakimiego. Hiszpańskie media donoszą, że boczny obrońca przedłużył swój kontrakt z Realem do 2023 roku. Południowoamerykańskie media twierdzą, że Edison Cavani zdecydował się już ostatecznie na transfer do Atletico Madryt. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tych doniesień mediów, gdzie trafi Pogba, Sancho i w jakim klubie widzielibyście Milika. Pamiętajcie o łapkach w górę oraz subskrypcji kanału Fortuny i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zdrówka w tym trudnym czasie.